Witam serdecznie, ja nazywam się Patryk i zapraszam na kolejny odcinek z gry Factorio na paczce modów od Boba, czyli seria Nowe Horyzonty. Boże, jaki down. Słuchajcie, moi drodzy, przechodząc do sedna, w ostatnim odcinku postawiliśmy sobie troszeczkę, tutaj troszeczkę, nawet całkiem sporo, bo postawiliśmy produkcję tutaj elektroniki zaawansowanej. Jak również, z tego co pamiętam, z tego co kojarzę, to był to materiał, który się nazywa nitinol. Ale szczerze, gdzie ja go postawiłem? Nie wiem. Już zapomnę. A tu mam. Jezus, jaki down. Naprawdę jestem downem. Nitinol. Tak, nitinol i elektronika, czyli wszystko to, co mi jest potrzebne do szczęścia w tej chwili. A mało tego, do szczęścia jest mi tak naprawdę potrzebne wieże laserowe MK5. I słuchajcie, te wieżyczki, te działka laserowe już produkuję. Ale tak sobie pomyślałem. Oj, kłaczek. Przepraszam, kłaczek. Tak sobie pomyślałem, że ja to tutaj wszystko rozbiorę. Bo to mi jest może nie tyle niepotrzebne, co po prostu... Nie, to jest zrobione po prostu po staremu, tak? Wiecie, żeby po prostu było... A nie o to tu chodzi. Nie po to mamy tą całą sieć logistyczną, nie po to mamy tutaj wszelkie fajne, zabawne rzeczy. My to jestem w stanie też usunąć, ale później, kiedy indziej. Kiedy indziej. Kiedyś to się zrobi. Ok. Zrobimy to od początku tak, jak być to powinno. To miałem przenieść, żeby mieć tutaj więcej miejsca. Teraz sobie właśnie to skojarzyłem i sobie właśnie to przypomniałem. Ale chyba to nie będzie jakiś wielki problem, jak ja to postawię troszeczkę obok. Słuchajcie, od podstaw. Budujemy tutaj działka laserowe. I to jest tak, że wydaje mi się, że dwie fabryki będę chciał kłaść na jedną stronę. Bo dwie fabryki to da mi takie, powiedzmy, że całkiem... sprawne tempo, jeżeli można by to tak powiedzieć. Czemu ja to po prostu nie kopiuję? Ja nie wiem. Takie po prostu sprawne tempo, w którym można byłoby zrobić coś ciekawego. Mało tego, ja nawet tutaj nie będę robić żadnych skrzyneczek buforowych pomiędzy. Tylko po prostu zrobię coś takiego i to będzie już wszystko ładnie, pięknie i dobrze śmigać. Napisaliście mi, tak samo zdążyłem przeczytać, nagrywam to dosyć późno, jak działają tutaj te kapsuły, że po prostu te roboty są tylko i wyłącznie takim półproduktem, że one działają po prostu jako półprodukt. No nie wiem, tak samo jak, no nie wiem, jak ta, na, no dajmy na tak szkielet latającego robota, to jest tylko i wyłącznie półprodukt potrzebny do tworzenia tutaj kapsuł. No to miałoby jakiś sens, bo kapsuły... mają już statystyki, tak jak napisaliście. Bardzo dziękuję w ogóle za komentarz. Kapsuły mają statystyki, one nie mają statystyki. Po tym można poznać, czy coś się nadaje do walki, czy nie. Ale wracając tutaj, wracając do akcji, bo tutaj się brzydkie rzeczy zaczynają dziać. O nie, czy ja sobie poradzę? Muszę sobie poradzić. Muszę sobie poradzić ze światełkami. Oczywiście światełko nadziei, światełko pokoju. Tak, żebyśmy tutaj wszystko ładnie, pięknie widzieli. Ale to jest tak. MK1, MK2, MK3, 4 i MK5. Teraz to wszystko sobie ładnie tutaj pokopiować. MK3 to jest MK5. Mam nadzieję, że skopiowałem wszystko tak, jak powinno się skopiować. I słuchajcie, porobimy sobie tutaj oczywiście skrzyneczki. I szczerze mówiąc, to ja sobie nawet pozwolę to zblueprintować, bo to nie ma sensu, żebym ja tutaj chodził z tym. Ustawiał każde jedno po kolei, kiedy można zrobić to po prostu lepiej. A to po prostu się obróci i zastąpi się to czerwoną skrzyneczką i połączy się to siecią network, circuit network. O Jezus, ale tego jest tutaj dużo. Dzieło plazmowe pojazdu MK4. Będę musiał popatrzeć, co to jest, potestować, bo brzmi ciekawe, brzmi naprawdę interesująco.
Ja chcę mieć tutaj 100 wieżyczek laserowych MK5. To, dobra. I teraz tak, zastanówmy się, co my potrzebujemy. Stali, podstawowego układu i baterii. Także zamawiamy stal, zamawiamy sobie baterię i zamawiamy sobie układ elektroniczny, podstawowy układ elektroniczny. I to już sobie tutaj budujemy. Tutaj jednocześnie możemy sobie zamówić. Wy już produkujecie tutaj? Nie, bo nie macie elektroniki, która miała w sobie całkiem sporą ilość. Czemu wy nie dostarczyliście tej elektroniki? Czyżbyście tutaj nie produkowali jej? Coś to jest nie tak. Co to jest nie tak? Czego ci brakuje do szczęścia? Podstawowego? Tak, a tobie brakuje czego do szczęścia? Karbonu. O nie, czyżbym... Kończył mi się węgiel. O nie, przecież tu powinno być jeszcze sporo węgla. Słuchajcie, przepraszam, że tak biegam, ale to jest naprawdę rzecz godna zastanowienia. No węgla... No nie, nie mam węgla. Czy to jest stacja od węgla? Nie, to jest po prostu dolina. Dolina Krzem. Ołów. Jasna cholera, gdzie to jest? Krzem, ołów, cyna, aluminium, cynk, nikiel. Tam złoto, srebro. Węgiel jest tutaj. Tu jest węgiel. Trolololololo. A czemu ty stoisz? Słuchajcie, zadziały się bardzo brzydkie rzeczy. Co? Okej. Naprawdę zastanawiające. Dobra, moi drodzy, po króciutkiej przerwie ogarnąłem temat tutaj węgla, po prostu się zablokowały tutaj na tych semaforach jeden pociąg i on unieruchomił całutką tutaj linię, przez co pociąg z węglem nie mógł być dopuszczony do stacji, ale już wszystko powinno grać, już wszystko powinno być ładnie produkowane. I teraz tak, działko laserowe MK1. Zamów mi tutaj wszystkie działka laserowe MK1, jakie są tylko dostępne na tym świecie. Dlaczego? Ano dlatego, że to po prostu poleci tutaj na recykling. To po prostu poleci sobie normalnie na świecie na recykling. To już wiadomo, zostało dobrane, ale... Tu jeszcze zapomniałem o tych inserterach, czyli takie insertery, które będą zrzucać kolejny poziom dalej. Oprócz tego, właściwie z tego, co wydaje mi się, że to są po prostu wszystkie działka laserowe, jakie mam, także mogę sobie to zamówić, ale tutaj niżej, żeby to miało po prostu skład i ład. I to jest tak, MK2 potrzebuje stali, elektroniki, szlafieru, tak, szlafier, szlifowany szafier, szlafier, ohoho. Stali, układ elektroniczny, dobra. Dzień dobry, stal, dzień dobry, układzie elektroniczny, dzień dobry. Dzień dobry, szlafirze. Dalej. Tutaj jest potrzeba wieży laserowej, inwar, bateria, szlifowany szmaragd. Szlemaragd? Nie, tego już nie wymyślę. To już się nie klei tak fajnie. To jest tak. Już zapomniałem. Już zapomniałem. Inwar, bateria.
Inwar, który powinien być gdzieś tutaj. To jest tak, to jest to inwar. Baterie powinny być w półproduktach. Tak. I szmaragd. Dobra, dalej jest potrzebny układ procesorowy, bateria litowo-jonowa. Układ procesorowy to jest to, bateria litowo-jonowa to jest to. Do tego było jeszcze potrzebne tytan i szlifowany topaz. Tytanowe płytka jest tutaj. Jeszcze tak szczerze mówiąc, to na płytkę nie wygląda, tylko na jakąś szynę albo tudzież belkę. To samo tutaj kobaltowo-stalowa płytka. To samo tutaj miedziano-wolframowa płytka. Wolfram. To bardziej wygląda na jakieś szyny tudzież belki, a nie jak płytki. No ale kim ja jestem, żeby oceniać takie rzeczy? To? Szlifowany topaz. Szlifowane topazy, czyli to jest to. I ostatni poziom. Tier 5 MK4, czyli potrzebuje Advanced Processing Unit. I to jest to. Do tego potrzeba jeszcze baterii srebrzano-cynkowej nitinol. Bateria srebrzano-cynkowa, czyli zielona, potrzebuje do tego nitinolu. Nitinolowa płytka, tak, na pewno. Tak. I oczywiście polerowany diament. Polerowany diament, który przy okazji powinienem mieć też trochę go tutaj. Tak, przy tej produkcji amunicji. Dobra, moi drodzy, wydaje mi się, że poszło nam całkiem nawet, że sprawnie. Pasowałoby teraz grzecznie poczekać, aż to będzie. Jezu, czy to utknęło tutaj na tym poziomie? Czemu ty nie produkujesz? Bo nie masz układu elektronicznego, a układu elektronicznego nie masz, bo podstawowy element. A no tak, tutaj musi nadrobić ten węgiel tutaj. Ten karbon musi być tutaj zostać nadrobiony. Teraz pytanie ze 100 punktów. Czy ty ten karbon nadrabiasz? Tego co widzę, to ty ten karbon produkujesz, ale mógłbyś produkować go szybciej. Ha. Wydaje mi się, że tu po prostu zrobię króciutkie cięcie. I kiedy nazbieram troszeczkę tych wieżyczek, to wtedy do was powrócę, bo tak to nie ma sensu czekać, aż to po prostu się łaskawie zrobi. Także do zobaczenia za chwilkę. One eternity later. Wiecie co, tak doszedłem do małego wniosku, że czekanie na te wszystkie wieżyczki to jest naprawdę okropna rzecz. To jest naprawdę okropna rzecz. Ja tutaj spędziłem całą wieczność, ale tylko 44 wieżyczek. Najgorsze jest to, że cała produkcja upada tutaj na sam koniec przy, no w tej chwili Advanced Processing Unit. Jeszcze przed chwilą cała produkcja stała przez baterie srebrzano-cynkowe. Czemu ty się nie produkujesz tutaj? Czemu ty, co tobie brakuje? Co tobie tutaj brakuje? Wielowarstwowej tej płytki. O, niesamowite. Niesamowite, co tutaj się dzieje, co tutaj się odpala. Co tutaj jest nie tak z wami? No faktycznie, jakby wolno. Tylko pytanie, czy ja to jestem w stanie przerobić coś tutaj. No może niekoniecznie. A co wy na to, jakbym ja w ogóle tu wziął sobie blueprint w łapkę i ja to wszystko powielił raz jeszcze? Byłoby to jak plan. Tymże ja bym tutaj zamiast tego produkować, to bym sobie skopiował to tutaj. I tutaj wysłał to w tą stronę. Brakło mi tutaj, z tego co widzę, brakło mi tutaj troszeczkę tutaj tych rur miedzianych. A to nie jest jakiś większy problem, wydaje mi się. A tego nigdy dość, jak to się mówi. Plus jeszcze jakieś odgałęzienie sprytne. I będziemy w domu. Z całą tutaj produkcją. Okej. Powinniśmy już zacząć produkować. Oczywiście, że produkujemy. Dobra, ale słuchajcie. Tak, wracając do tych wieżyczek i całego tutaj systemu obronnego, wydaje mi się, że
Jestem w stanie, mimo że to jest tylko 45, jestem w stanie tutaj zrobić jakąś konkretniejszą rzecz, która się nazywa blueprint. Tak jeszcze bym chciał sobie tutaj zamówić ten mur żelbetowy w ilości 400. Tutaj już ruszyła cała armia dronów, które za chwileczkę do mnie przylecą. Bardzo proszę. Ok. I teraz tak, zastanówmy się nad blueprintem. Bo na pewno będę chciał zrobić coś takiego tutaj mur. Na pewno tutaj drugą wersję muru, znaczy drugi rząd muru. I teraz tak. Te wieżyczki, maksymalny pobór mocy mają 2,4 MW. One tutaj mają 4,8 MW, czyli to jest dwa razy więcej. Dwa razy więcej energii zużywają. Ale po pierwsze, zasięg rażenia jest mniejszy, bo to jest 30, to jest 20, czyli troszeczkę dalej. Po drugie, szybkostrzelność to jest 3 plus 4 i 8. No to tak 3 plus 5 licząc, no to to jest 3 plus 5, bardzo ciężka matematyka, 8. To jest niecałe 8 strzałów na sekundę, podczas gdy to strzela tak samo, także tutaj z szybkostrzelnością, wow, jejku, super rzecz, właśnie to odkryłem, że to strzela tak samo. Ale, zadawane obrażenia. 72 plus 86. A tu jest 44 łącznie. Czyli łącznie tutaj nie zadaje nawet, no powiedzmy, połowa tego, co tutaj jest w bonusie. W samym bonusie tylko. Plus jeszcze podstawowy atak. Przy koszcie, także to atak jest kilka razy większy. Tak, niecałe 4 razy większy atak jest, tak 3,5. Za to pobór mocy jest tylko dwa razy większy. Także wydaje mi się, że tak koniec końców mi się dużo bardziej opłaca stawiać właśnie te wieżyczki. I teraz tak myślałem, żeby sobie te wieżyczki stawiać co drugi tutaj kawałeczek. To coś w ten deseń. Coś w ten deseń, a to z tego względu, że po prostu nie potrzebuję jakoś super tutaj dużo tego. Nawet jakbym taki blueprint postawił, to nie byłoby to złe. Tylko tutaj jeszcze bym musiał dwa te dorobić i byłoby idealnie. Coś takiego byłoby idealne, moi drodzy. To ma zasięg rażenia. No całkiem spory, moi drodzy, aż dotąd. Dobra, także blueprint w dłoni. Bardzo proszę mi to tutaj zapamiętać wszystko. Okej. Okay. Ja mogę nawet wsadzić do tej książeczki, bo czemu by nie? To sobie pozwolę rozebrać, bo to mi się przyda na później i tutaj wrócić tutaj energię do tego kabla. Znaczy do tych inserterów. I słuchajcie, idziemy na małą krucjatę. To jest coś, co obiecywałem już jakiś czas temu. I to jest też coś, czego sam się nie mogłem już powstrzymać. Bo już naprawdę nudzi mi się troszkę. Znaczy nudzi mi się. Nudzi mi się, to jest bardzo złe określenie, bo tutaj nie sposób jest się nudzić tutaj w tej grze. Ale po prostu tak, troszeczkę jestem zmęczony tylko i wyłącznie budowaniem fabryk. Faktorie to nie tylko fabryki. Faktorie to również są odwiedziny u naszych przyjaciół. I to jest tak, tutaj mam aluminium. Czy to aluminium jest mi potrzebne tutaj? Tu mam złoże aluminium, także nie. Tutaj mam jeszcze całe złoże, także tutaj. Absolutnie niepotrzebne. Także już tutaj jesteśmy w stanie budować mur. Tak. Dzień dobry. Dzień dobry. Tylko, że właśnie odkryłem, że tutaj mogę prąd dostarczyć to w łatwy sposób w dodatku, także nie będzie tutaj problemu z tym. Tylko teraz, tak sobie pomyślałem, przydałyby mi się jeszcze radary. Tak, ze trzy radary by mi się przydały, ale radary to... Zresztą tutaj, słuchajcie, tutaj jest jeden radar. To jest MK4. Tak, to jest radar MK4 i patrzcie, jak on daleko wysięga tutaj w ogóle poza nasze granice. Także szczerze mówiąc, z tymi radarami to może nie będę przesadzać. Ale jakbyśmy zrobili coś takiego, to nie będzie to złe. I tak sobie nawet pomyślałem, że pasowałoby tutaj od czasu do czasu nawet porobić bramy jakieś wyjściowe. Brama, tak, raz, dwa, trzy, cztery. Gdyby pasowało porobić. O tak, tylko teraz to jest wszystko pozajmowane. Trudno, radary będą później.
O nie. Dobra. Słuchajcie, zbejtujmy troszeczkę tutaj bajterów. Ha, bejtujmy bajtery. Chodźcie, moje drogie. Wam drogą, jak widzicie, laser absolutnie sobie radzi tutaj. Laserowa broń i tak dalej. Ale ja bym chciał przetestować... Ja bym chciał przetestować tutaj te wieżyczki, jak one sobie radzą, czyli jeszcze raz. Proszę mi tutaj, moje drogie, pójść za mną. Okej. Okay. Patrzcie, jakie kolorowe, jakie fajne. Czy to są behemoty? Czy to są behemoty? Nie wydaje mi się. Patrzcie. Co druga tutaj wieżyczka jest absolutnie wystarczająca, wydaje mi się. Nie ma tutaj absolutnie większego sensu stawiać gęściej. No bo to jest wystarczające. No, najprościej na świecie mówiąc, to jest po prostu wystarczające. Powtarzam się 15 razy. Ale warto czasem się powtórzyć, żeby dobrze zrozumieć niektóre rzeczy. Tutaj jest las. Czy ja przez ten las chcę się przebijać na razie? No wydaje mi się, że prędzej czy później będę musiał. Oczywiście nadchodzi noc, bo to nieważne byłby odcinek, w którym byłoby ciemno. W którym nie byłoby ciemno. Także ja sobie tutaj ładnie wyczyszczę ten lasek. Jak widzicie, absolutnie nie jest większym problemem tutaj atak przeciwko już tym większy czerwie i tak dalej, i tak dalej. A te bajtery to mogą mnie pokryć, co najwyżej tutaj się nic złego nie stanie. Także krucjata jak najbardziej. Szczerze mówiąc, ja nie jestem pewny, czy ja w ogóle potrzebuję tutaj różnego typu kapsuł. No bo jak widzicie, ja sobie absolutnie radzę tutaj ze wszystkim. Mam nadzieję, że sobie poradzę. Chociaż tak prawdę mówiąc, jak tam wygląda sprawa ewolucji? 0,83. 0,83. Moi drodzy, to nawet jeszcze jest daleko do behemotów. O nie, tutaj jest za gęsto. O. Wiecie co, jeszcze raz, ja to sobie zbiorę tutaj, pozwolę sobie to zebrać większych tutaj kawałeczek i na nowo postawić tutaj te blueprinty, bo pościągałem niechcący. A co tutaj się zrobiło, to ja nie wiem. Słuchajcie, to jest coś takiego, czyli to będzie coś takiego, czyli jak to jest tutaj? O nie, teraz nie będę wiedział, gdzie ja postawiłam. Tylko nie to. Czyli coś takiego. Okej, okay, a czemu tutaj mam postawioną wieżyczkę? Coś musiałem krzywo postawić. Takie możliwe, że tutaj 2, 4, a tutaj są 3. Ach, ech to, ech to, ech to, ech to. Raz człowiek się pomyli, teraz potem gałgaństwo będzie się powielać dalej. No, teraz jakoś jako tako wyszło, tylko że skończyły mi się wieżyczki. Ale moi drodzy, wydaje mi się, że nie ma sensu przedłużać tego odcinka, bo cel zrealizowałem, to znaczy buduję sobie tutaj piękny mur, który wygląda jak, nie wiem, jakaś taśma z kołami zębatymi. Nawet, że interesująco w porównaniu do tego tutaj. No i co? Pozostaje mi tylko czekać, aż tutaj te fabryki mi się poprodukują. Fabryki mi poprodukują raczej wieżyczki. No i co? No i teraz będę po prostu siedzieć tutaj i czyścić teren. Jak widzicie, nie ma tutaj żadnej takiej super pasjonującego zajęcia po prostu. Możemy poobserwować różne rodzaje elemental bajtery. Niektóre plują kwasem. Niektóre mają piercing. Wiecie? Czy nie jest za głośna ta gra? Dźwięk. Może być za głośna troszeczkę. Tak wracając. Jedne tutaj atakują chyba prądem. Inne atakują wybuchami. Inne jak widać trucizną. Niektóre chyba mają specjalny piercing większy w porównaniu do innych. Oczywiście jest podział na bajtery, czyli walczące wręcz i splittery, czyli walczące na dystans. To wszystko również tutaj w elemental mamy. Z nich zbieramy m.in. tutaj małe zielone artefakty obcych, które możemy przerabiać na te większe wersje. A większą wersję obcych możemy przerabiać na
Możemy przerabiać na pakiety. A pakiety są. Cio. A pakiety są potrzebne potem do badań, między innymi na przykład tutaj nad zbroją. Tu też mamy różne kolory. Tak samo tutaj pewnie będzie już tutaj, dokładnie tutaj. A mogę robić lepszą zbroję. Ale to potrzeba mi produktywność. O nie, nie mam produktywności. Ale wracając. Tutaj tak samo już są potrzebne lepszego rodzaju pakiety. Tutaj w robonogach niekoniecznie. Gdzieś tu jeszcze były, wydaje mi się. Gdzieś tu jeszcze widziałem te lepsze rodzaju po prostu pakiety. Także to szczerze mówiąc, taka farma nie jest zła. Warto byłoby zostawić sobie kilka tutaj legowisk gdzieś blisko murów. Tak, żeby te bajtery ciągle się bajtowały i żeby to ciągle przybiegały tutaj pod granicę. I żeby ciągle tutaj próbowały atakować, bo z nich właśnie wypadają te małe elementy. Ale słuchajcie, przetestujmy jeszcze raz naszą wieżyczkę. Jak sobie nie będzie radzić, to oczywiście jesteśmy w stanie pomóc. Ale tutaj absolutnie nawet jedna wieżyczka jest w stanie sobie poradzić z falą bajterów. Absolutnie tak. O, jeszcze ogniem plują. Słuchajcie, także, moi drodzy, to by było na tyle. Ja sobie tutaj dokończę budowę muru. I wydaje mi się, że się spotkamy dopiero wtedy, kiedy ja to wszystko tutaj wyczyszczę. Ewentualnie spotkamy się wtedy, kiedy mnie tutaj szlak trafi z czyszczeniem, a wydaje mi się, że prędzej nastąpi to drugie. Szczególnie przy czyszczeniu tego tutaj dziadostwa. Także, do zobaczenia. Na razie i cześć.